No dobra, zaczynamy w takim razie nową gierkę. Nazywa się Ravenous Devils. Zobaczymy, czy w ogóle ogarnę, o co tu chodzi, bo nie ma po polsku, a wiecie dobrze, że w angielskim jestem mistrzem. Grounded dawaj, ale to w Grounded to trzeba, byczku. Wiesz co, w Grounded to trzeba mieć ekipę, byczku. Więc nie ma ekipy, teraz musimy, teraz jest rano. Teraz trzeba zagrać jakieś gry jednoosobowe, byczku, wiesz. A jedną taką gierką jednoosobową jest Ravenous Devils. Czyli to jest symulator gotowania z nutką kryminalną. Czyli generalnie z tego, co tam zrozumiałem z opisu gry, to jest to, robimy swoje, prowadzimy własną restaurację, ale przy okazji zabijamy ludzi i robimy z nich steki. Więc brzmi jak świetna gra dla mnie. Dobra, story mode, jakiś endless mode. Zagram oczywiście story mode. Lecimy sobie ten, zaczynamy. I barely slept while we were on the train. My thoughts kept me awake with a burning fever to see our new. Ta, zobaczyliśmy super ekstra miejsce, gdzie się zatrzymamy. To move suddenly. She hurriedly packed our luggage, taking only what was strictly necessary. We cut a good deal buying. Ta, i kupili właśnie to miejsce, czyli spakowali się, kupili to miejsce. By a well-known barber in the town. This house is surprisingly large. There's enough space on the ground floor to turn it into a beautiful pub, while downstairs in the basement there's already a large cozy kitchen. I can't wait to get to know my new customers. I've always enjoyed watching people eating the meals I've cooked for them lovingly. My husband, Percival, has cleaned the first floor and set his room up for business. A fancy tailor shop. Oh, it won't be long before we see the women from the local district showing off the beautiful outfits he has made for them. We are going to bring home the gold with our business. You may wonder what the secret behind our success is. Our loyal clients, obviously. Fantastic people. I feel kind of sorry about killing them. We have decided to use an unusual ingredient in our specialties. As a result of the insanely high meat prices, due to sheer hunger, or simply because it tastes so delicious, human flesh is highly appreciated. We do not know the reason why, and we don't really care. Ah, but don't worry. We don't waste anything. Even their clothes are cleverly reused by Percival. They just need a little patching up, and then they are ready for sale again. At full price, of course. We are working so damn hard to do things right, and earn as much money as we can. Dobra, czyli generalnie założyliśmy sobie super lokalny pubik, no i generalnie co? No i zabijamy ludzi, żeby robić z nich pyszne posiłki. No. O, to tak. Ludzie w tym mieście lubią, są jak głodne psy. Dobra, no i wiadomo, coś tam, nic istotnego, będziemy bogaci. Nie tak szybko, kochana. Musimy coś tam, musimy ciężko pracować, wiadomo, bla bla bla. Ale wiadomo, że to wszystko jest ryzykowne, wiemy o tym. Nie musisz mi tego powtarzać. Dobra, zanieśmy ciało na dół do kuchni. Ja się tym zajmę. Dobra, czyli tak, weź tutaj chyba ciało. Grab this poor wretch. Dobra, no to co teraz? Czyli trzeba po prostu to ciało zanieść na dół, wrzucić do piwnicy. No dobra, ciuchy zdejmujemy, ciało bierzemy. Jakbyś chciał grondy, to można zebrać ekipę, bo ja nigdy grałem. No i kozak gradioda, to mi się podoba podejście. No to Karicon, mów kiedy i gdzie i lecimy w Groundesa. Ja jestem bardzo chętny. No i myk do piwnicy. Siup i świeże ciało. O, nareszcie, świeży człowiek. Dobra, czas z niego zrobić pyszne babeczki. Mięsne, oczywiście. Dobra, bierzemy oczywiście ciało, trzeba się go przyrządzić. No to co? Te ciało pójdzie do mielarki, zrobimy kotlety mielone. Tu obniżę troszkę swoją drogą. Oh yeah, kotlety mielone pysznego człowieka. Czy może być coś smaczniejszego w naszej restauracji? Dobra, tu są receptury i mamy na przykład, że pyszne ciasto z flaków człowieka. Pożywne, 2 gwiazdki. Kurczę, przecież to będzie przepyszne. Dobra, czas gotować.
To czekaj. Weźmy trochę mięsa i połóżmy tutaj. O, mięso. Dobra, co tu jeszcze jest do wzięcia? To coś. Co ona tu wzięła, przepraszam. Dobra, nieważne, dajmy to tutaj. I co, już? To jest gotowe? Poczekaj, bo ja zobaczę te... A, bo to jest to i to. A, dobra, to i to, żeby zrobić pyszne, pyszne ciasto. Dobra. Czas to teraz ugotować. O, bogowie, jak to będzie pyszne. Dzisiaj wieczorem bez streamka? Nie, dzisiaj wieczorem akurat bez streamka. To umówmy się po prostu na jakiś inny dzionek, wiesz? Dzisiaj bez streamka akurat wieczorem. Dobra, no i robi się pyszne ciasto ze świeżego mięsa z człowieka. O, bogowie, ale to będzie przepyszne. Dobra, the meat piece, a looking golden brown, time tutaj, czyli generalnie już się zrobiło, nabrało ładnego koloru, no i myk, wyciągamy. Dobra, i co teraz? This sand is empty, I will place this meat piece on there, czyli gdzieś tam zamierzam postawić, dzięki temu customerzy będą mogli to zabrać. Czekaj, czy idzie tu? Nie, nie tu, tu. A, tu. Dobra, idziemy na górę. Trzeba zanieść. Trzeba położyć to, żeby customersi mogli się częstować. No i myk. Ciasto z człowieka zrobione. No. Dobra, zobaczmy, co tam czy u męża. O, muszę to strasznie posprzątać, bo jest strasznie brudno. Bo krew jest na podłodze, dobra. Weźmy, wyszczotkujmy to, bo klienci przyjdą i będzie przypał. No dobra, ukradłem wcześniej jakieś ubrania. Może tak by zrobić z niego coś wspaniałego. Dobra, czas przerobić te ubrania na coś przekozackiego. Użyję tej maszyny do szycia, żeby zrobić z niego zajebisty szalik. Oh yeah. Dobra, ubranie gotowe. O kurwa, jakie to jest eleganckie. Teraz, jak przyjdą customersi, o bogowie, jak oni tego nie kupią. Ubranie prosto z trupa. Oh yeah, byczku. Dobra, i teraz możemy z open the shop. To jest chyba jeszcze, jesteśmy samochodem. Dobra, czas otworzyć sklepik. I tak właśnie pojawia się pierwsza klientka. Ma, please come inside. Proszę się częstować pysznymi babeczkami. O, pyszne babeczki, tak. Z mięsem, świeże mięso. Nie powiem jakiego pochodzenia, ale jest przepyszne. Ach, i klienci zadowolonko. To się szanuje. Dobra, zobaczmy tymczasem, co tam u naszego kochanego mężunia, który prowadzi sklep z odzieżowy. O, widzę, że ktoś tu przyszedł. Czyżby była pani zainteresowana kupnem tej pięknej sukienki? Wybornie, wybornie. I w ten oto sposób zarobiliśmy 16 funciksów. Złotych. O, idzie kolejny klient. Dzień dobry, babuszko. Widzę, że dużo życia już od pani nie zostało tutaj. Może chciałaby pani na przykład pójść właśnie do drugiego pomieszczenia. Proszę pani, zaraz tutaj się panią zajmiemy. Proszę mi zaufać, że ja się znam na modzie. O, bogowie. Coś tu pani utknęło na szyi. To była mucha. Pomogłem pani to załatwić. Dobra, żoneczko, świeża dostawa. No i myk. Tak właśnie się zarabia w tym biznesie. Dobra, żoneczko, leci świeży kurczak. Łap kurczaka, żoneczko. No i gitara siema. Dobra, trzeba to oczywiście posprzątać. Nie może być tak brudno. No i posprzątane. No nice. Tymczasem żoneczka, o bogowie, świeże ciało, ale dzisiaj będzie kurczak. Co robić z tym świeżym ciałem? Już wiem, do mielarki.
No, i sru, mielareczka. Ale będzie kurczak. Tymczasem o, dobra, trzeba zrobić jakieś ciuchy. Zróbmy coś, co ludziom się spodoba. Dobra, a my tymczasem zróbmy, kurczaka. Kurczaka, to ma opowiedzieć, to będzie przepyszne. Ludzie się będą zabijać o te danie. Dobra, wkładamy to do piekarnika i gitara ten. O, co tu się dzieje? Już klienci przyszli? Trochę szybko. Musi, poczekajcie. Poczekajcie, bo ja się trochę tutaj się nie spodziewałem. Dobra. Da się tu zwalnić czas w ogóle? Proszę zobaczyć. Tymczasem już się zajmuję panią. Dobra, zanieśmy to tu szybko, bo widzę, że tu akcja zaczęła się trochę rozkręcać. Dobra, szybka akcja, kurwa, strasznie się tłoczno to zaczęło robić. Dobra, na dół. Tymczasem żoneczka zaraz będzie świeża dostawa. No, ciasto, dobra, żoneczka, idź to ogarnij, a ty szybko to posprzątaj, bo burdel straszny w tym mieście, a ty zanieś to tam i ty jak to posprzątasz, zrób to z tym porządek. Dawaj, pospiesz się, bo tutaj zaraz klienci będą. Dobra, trzeba zrobić nowe ciuchy, a ty musisz zrobić nowego kurczaka. Ludzie lubią jeść kurczaka. Szybko, nie. Debilko, połóż to. Muszą być pyszne bab... No dobra, no niestety, strasznie klienci są gdzie wymagający. Dobra, a jak tam idzie? Proszę zaczekać chwilę, bo to niestety nie jest łatwy proceder. Myk, to będzie do sprzedania, a tymczasem... Dzień doberek! Tu się robi piekarnik. Dobra, tymczasem weź ty już rób następne danie po prostu. A nie możesz? O, tego się nie spodziewałem. Nie mamy tacy. Dobra, weź to. A ty weź to tu szybko. I weź to zanieść tu szybko klientom, zanim się znudzą. Kurwa, ciężki temat, powiem wam. Ciężko pracować w sklepie, kiedy tak dużo rzeczy się dzieje naraz. Klient przychodzi, a jeszcze nie... O nie, szybko. Bo odkurzajmy to, a tymczasem szybko do roboty. Nie ma czasu do stracenia. Dobra, ten weź to ubrania szybko. Uszyj coś z tego, tymczasem nasza dziewczyna tu zrobi pyszne ciasto. Zrobimy na tym fortunę. Dobra, tu się robi ubranie, proszę cierpliwości, moi drodzy klienci. Ubrania tu nie jest łatwo robić, tu ubrania tak szybko. Dobra, już się tym zajmuję. I myk, szybkie zamordowanko. Dobra. O, chyba się udało skończyć pierwszy dzień. Ach, początki są bardzo łatwe. No. No, musieliśmy, no, musimy wprowadzić wiele ulepszeń. Nie ma o czym gadać nawet. Jest pełna lista rzeczy, które musimy zrobić, żeby rozwinąć nasz biznes. No. Musimy zrobić, żeby nasz sklep był bardziej fancy. No dobra, trzeba sprowadzić parę ulepszeń. Trzeba sprowadzić upgrade'y. O, może wprowadzimy do naszego menu pyszne steki z ludzi. A może kiełbaski a la człowiek. A może, o bogowie, pyszne pomidory z krwi człowieka, świeżo wyciskane. Skins, może na jak skiny, o kurwa. O bogowie. Różnie możemy się ubrać. No, różne skiny, mailsy mamy jeszcze, reporty, zobaczmy, reputacja, reputacja nie wzrasta, ale dobrze. Dobra, zastanówmy się, możemy watchband począć ten. Czyli dodatkowy watchband na pewno. Tu jest the temper is getting hot, czyli dodatkowy ten. Albo spit, to nawet nie takie głupie. Albo Shiny Human Shredder, czyli generalnie szybciej jeszcze działa.
A może na przykład The Faster Needle in the West, czyli The Tritolo Lab, że szybciej będzie pracować te gówno. No, widzicie? Są różne rzeczy, które tu powodują, że ten. Albo dodatkowy manekin na ciuchy. No i teraz mamy problem, nie wiemy. A, dodatkowy ten, table. Tutaj mamy in the pub, bo jakbyśmy chcieli zacząć robić pubiks. No, pubik, w sumie takie głupie, ale widać, że musimy zacząć pomalutku. Wydaje mi się, że na start będzie fajne ulepszenie, żeby po prostu gotować szybciej. Właśnie zastanawiam się, myślę, Owen Speed, właśnie myślę nad Owen Speed. 30 wonów tylko mamy tak naprawdę, ewentualnie... To też, Speed, to też mi się przydało w sumie. Dodatkowy manekin. Dobra, ciężki temat, dajmy to na razie Speed. Dobra. No, teraz będzie szybko działał nasz piekarnik. Dobra, na razie to tak. Teraz możemy na spokojnie przygotować się do otwarcia sklepu. Niech ona idzie na dół, szybko. Nie, niech idzie tutaj. Weź to posprzątaj, bo zaraz otwieramy sklep. No, chyba nie chcesz, żeby klienci byli niezadowoleni. No, Dobra, lepiej się pospiesz. O nie, last klient. Szybko. Rób te ciuchy. A ty rób sałatkę z człowieką debilko. Bierz to na początku. Szybko, pospieszcie się! Las klient, dobra, tu jest rozłożone. Zrobimy dodatkowe jeszcze. Bo czemu nie? A ty tam miel tych ludzi. No, trzeba się przygotować do otwarcia nowego sklepu, nowego dnia pracy. No. Biznes to biznes, tak do mnie mówiła babcia. Oh yeah! Pyszne mięso człowieka, to rozumiem. To już gotowe, ale to chyba nie możemy więcej rozstawić. Dobra, będziesz tak więc tak stać, a ty? Ty co będziesz robić z tym, kurwa, nie wiem. Dobra, czas otworzyć sklep. Czekamy na pierwszych klientów. Początki piekarni Pawełek, jeszcze jak? Czekamy na pierwszych klientów. Halo! O, przyszła stara babcia. Witam, proszę pani, czy chce pani sprzedać ten ciuch? Proszę go brać, zajebisty. O, pierwsi klienci przyszli kupić babeczki. Dobra, idź już na górę, tam będziesz czatować tutaj. Dobra. O, proszę państwa. Witam, proszę pani. Może chce pani dostać pierdziel? Już się tym zajmujemy. Króciutka robota, myk, myk. Tymczasem, o proszę, może tak więcej babeczków. No i gitara siema, idź lepiej robić już następne. A ty zajmij się ciałem, gałganie. Połóż to tutaj. Odrobinka mięsa jeszcze nikomu nie zaszkodziła, ale nie byle jakiego mięsa, bo pysznego mięsa z człowieka. Dobra, i wyczyść to od razu. A ty bierz tą pyszną tacę i do piekarnika. Trzeba ciastka zrobić. No i kurwa. Ciastoka gotowe, ale to będzie przepyszne. O, szybko dostarcz ciastka, bo się kończą. Już dostarczam. A widzę, że w krawcowej na razie nic się dzieje. No dostarcz te ciastka, ludzie chcą jeść pyszne mięso z człowieka. Dobra, i pędź na dół, bo posiłek sam się nie zrobi. O bogowie, już zajmuję się tutaj klienterą. Dobra, szybka akcja.
Proszę pana, co panu dolega? Czy boli pana gardło? Myk, problem rozwiązany. Gardło już nie boli. I myk, rzucamy pana do dołu, tutaj na dół. A ty tymczasem rób pyszne ciastka a la bladzi. I do piekarnika. Weź to wyczyść, stary. As fast as I can. Dobra, jak już skończysz, będzie trzeba wziąć i trochę, wiesz, you know, trochę tutaj poulepszać. Co? A, trzeba to zanieść, masz rację. Ciasta się skończyły, o bogowie, klienci chcą jeść. Szybko. Jak tu pan wygląda, elegancko. Zaraz się panem zajmiemy, tylko jeszcze tutaj parę, jedną formalność muszę załatwić. A tymczasem, proszę robić ciastka. Szybko, pospieszcie się, bo klienci są strasznie głodni. Co, demoniczny golibroda? No, trochę tak to wygląda, co nie? Dobra, bierz te pyszne ciało i wrzucaj na dół. Dobra, o, do gotowania. I sru, i myk, do piwnicy. Proszę państwa, biznes się kręci, nie ma co, w co jest grane? W taką luźną grę, gdzie prowadzimy własną kuchnię najlepszych produktów mięsnych. Restauracja pod krwawym baronem. Oh yeah, i mielone dzisiaj będzie jedzone. Przyszli klienci, trzeba ich obsłużyć, a ty tymczasem zajmij się ważnymi sprawami. Gotowe do żarcia. No i pięknie, moi widzowie. Pięknie, pięknie. Biznes się kręci. Patrzcie, proszę państwa, tu zarabiamy pieniądze. Prawdziwe pieniądze. No, dzisiaj był naprawdę udany dzień. Wiele klientów jest mega zadowolonych. Oh yeah. Reputacja rośnie. Dobra, zobaczmy, co mamy nowego tym razem. No, czas na nowe jakieś improwencje. Zobaczmy. Ua, reputation, widzicie? No, reputacja rośnie gigantycznym sposób. To mi się podoba. Dobra, zobaczmy, co możemy tym razem zainwestować. Nowego stekiłkunia. Drogi biznes, muszę przyznać. I can cook more, to jest że nowy workbench, na pewno. Nowy ten stojak na ubrania. Więcej się kradnie, to też ciekawy upgrade akurat. Choć na razie na to nie narzekamy. Więcej tutaj też przestrzeni, to też byłoby spoko nawet. No, więcej przestrzeni na te ciastka w sumie. Niech będzie. Dobra. No niestety wolno, dużo dni będziemy musieli przepracować, ale jak to się mówi, jest jak jest. Ona będzie mogła zapasem to zrobić po prostu. O, widzicie? Będzie mogła teraz pójść tutaj na spokojnie na dół.
bo już jesteśmy w sumie po pracy, więc już trochę fajrancik. Ale będzie mogła se ugotować. Chociaż, wiecie co? Dobra, już po fakcie, weźmy to. Weźmy to sobie. I ugotujmy to oczywiście. No, baking time. Dobra, niech to ona się tu przygotuje na spokojnie. No, weźmy sobie ciasto. Położy tutaj, co nie? No, biznes się kręci, moi widzowie. Restauracja pod Ubladusza, najlepsze żarło na świecie. Dobra. Weźmy teraz z wystekunia, zrobimy coś całkowicie nowego. Mięsne falafelo. Oh yeah. Dobra, to się już gotuje. Myślę, że możemy otwierać sklep. A letter just arrived. We moved here not long ago. No one should know us. Who may have sent this? Did you tell anyone about our departure? Silence. Let me read. God. Someone knows our secret. Co? Ktoś zna nasz sekret? Niedobrze. No, co ty mówisz? Nic dobrego. To są jakieś groźby. No, niedobrze, bardzo niedobrze. Nie możemy teraz zaprzestać. Jakby poświęciliśmy wszystko, żeby to wszystko zbudować. No, też mi się nie podoba ta sytuacja. To może... Myślę, że on... Nie musi być problemem. Raczej. To musi być jakiś bogaty klient. On coś gadał o jakichś nagrodach. Ja bym mu nie ufała. Nie mamy za bardzo wyboru. No i... Co my teraz zrobimy? Co? Nic. Zagramy w jego grę. No. I on do nas wróci. Jeśli to, co napisał w tym liście, to prawda. Co? Możemy poświęcić nasze życia. On się wydaje być bardzo potężnym człowiekiem w mieście. Mam nadzieję, że zarobimy jakieś grube mamony na tym. Na pewno. Dobra, wracamy do pracy. Dobra, jakiś tajemniczy typ do nich napisał, ale w sumie... Dobra, nie ma co się przejmować. Upgrades? Mails. Oho. A, to jest ta wiadomość o bogowie. No to mi się aż czytać mi się nie chce. Czyli nie potraktujcie tych słów jako groźbę. Czyli wasz sekret jest bezpieczny ze mną. Czyli generalnie chce z nami współpracować. No, czyli on se je często jedzenie. Ja już jem ludzkie jedzenie, ludzkie mięso od dawna. Nie wiecie, jak ciężko jak mnie zaspokoić. Czyli generał Madlenes będzie nam specjalne zadanie nam zleci. No dobra, biznes to biznes. Nie ma co tracić czasu, czas najwyższy otworzyć sklep. No i sklep jest otwarty. Dobra, zaczynamy kolejny dzień biznesu. Przychodzą pierwsi klienci, są mega głodni.
O, dzień dobry, świeże mięso będzie do spożycia. Tak jak lubię. Oh yeah, baby. Dobra, hono tutaj mały. I myk, świeże ubrania na ciuchy. Dobra, proszę pana. Dobra, czas tutaj coś tam dodać. Oh yeah, teraz czas najwyższy iść. Ogarnąć tutaj kolejne pyszne ciało kurczaka i zmielić to na pyszne jedzonko. Oh yeah, kurczak się mieli, ale będzie żarło. As fast as I can. A u naszego koleżki, jak widać, biznes też się kręci. Dzień dobry, proszę pana. Czy chce pan może spędzić resztę życia w naszej piwnicy albo nie życia? Nie ma problemu. Już się robi. All right. O nie, ciasto gotowe, a klienci są mega głodni. Dobra, zanieśmy to, a to połóżmy tutaj. Także jest ich tylko dwóch, co nie? Co? Druga część Jedi będzie w marcu? No i koza, jak to pogramy sobie. O, kotłeciki są gotowe. O, a ten pan chce się tutaj zabawić. No i myk w nerę. Dzień dobry, proszę pana. Będzie pan pysznym kurczakiem. No i biznes się kręci, oh yeah. Kolejny idealny dzień w grze o prowadzeniu restauracji u Bladeusza, no ale pierwszej restauracji żywieniowej ever. Tak właśnie, rozkręca się prawdziwy biznes, moi widzowie. Ludzie badą się, o kurwa, ile tu ciał jest do przeczławienia. Dobra, no jest ostatni klient, to już teraz ten klient sobie już tam zje co chce. No i mamy teraz trochę czasu, żeby to wszystko ogarnąć, co nie? W sensie, w sumie jest kilka ostatnich klientów z tego co widzimy. Czyli ostatnia świeża dostawa świeżego mięsa. Dobra, no tu już sobie, już teraz nikt nie przyjdzie, więc tutaj sobie po prostu dostarczymy to co mamy dostarczyć. Czyli byczka wrzucimy sobie teraz, o właśnie, wrzucimy go sobie tutaj do piwnicy, przerobimy mięso, ile się tam da mięsa przerobić. Czy będę grał w drugą część? No będę grał w drugą część Gwiezdy, o proszę. I byczka wrzucamy tutaj do... O, coś się dzieje. Reputacja oczywiście rasta, o kułach, biznes. Daily profit 22, czyli zarobiliśmy nawet not bad money. No i kolejne pytanie, co chcemy zainwestować? Zawsze jest takie pytanie, że możemy tutaj workbench. No to jest dobre pytanie. Chyba że to, więcej manekinów ewentualnie, to też byłoby dobrze. Tak, więcej manekinów. Będzie Sons of the Forest? Byczku, jasne, że tak, dobra, posprzątaj to. Niech on tutaj to weźmie. Ta niech też to weźmie. Położy to tutaj. I do piekarnika. Dobra, on to niech tutaj sobie położy. Już wywiesi.
Tak, plusem tej stacji jest taki, że nie płacisz za składniki, dokładnie tak. Właśnie mega biznesowy biznes, bo totalnie za nic nie trzeba płacić. Składniki wręcz same przychodzą do twojej restauracji i to całkowicie za darmo. No rozdajmy tutaj babeczki, żeby to było pełne. Dobra, jeszcze jeden człowiek tu się wala. Tu jest gotowe. Dobra, człowieka oczywiście posprzątamy. Znaczy ogarniemy go. No i co? Biznes to biznes, moi drodzy widzowie.